Witam kolegów hodowców. No i nadchodzi ten szczęśliwy czas obrączkowania gołąbków. Tutaj pierwszy młodziak. Zero jeden. Może szpak będzie z gołąbków pałki i matka, ojca, ojciec. Szczerze muszę sprawdzić, bo żeby głupot nie powiedzieć, linia 901, ale to jest nie syn, a wnuk. Teraz muszę sprawdzić, bo wiem, że jest 901, ale trzeba sprawdzić, czy syn, czy wnuk. W każdym bądź razie może szymelek będzie, pierwszy gołąbek obrączkujemy. Jest numer 1 założony, teraz drugi z gniazdka, będzie dwójka. Tu mamusia, o, i numer 2. Pokaż, jak człapiesz dziobem. Widać młody, zdrowy. Zobaczymy, czy będą szpaki, czy nie. Czyli obrączkujemy dwójkę. Tu jest jego obrączka. Numerek 2. No i mamy dwójeczkę założoną. Także sezon rozpoczęty na całego. Tu jedne młode są takie większe w gniazdach, więc jedynka, dwójka, pierwsze zaobrączkowane, ale nie są to najstarsze młode. Mam kilka młodych większych. Jeszcze nie ma obrączki. Klapie dziobem, nie było czasu poobrączkować. Jak człowiek pracuje. Młodziak, no to zaobrączkujemy trójeczka. To jest ten z rodziny czarnych. No i mamy łobuziaka z numerem 3 zaobrączkowany. Te młode pójdą do kolegów, może niektóre do kolegi Adama Zenkę, się mam z nim wymienić i mu poślę od razu z pierwszego lęgu, i do kolegów, którzy mają zamówione. Jest ich kilka, więc te pierwsze młode pójdą do moich kolegów hodowców. Niektóre na wymiany, koledzy później mi przyślą młode, niektóre na sprzedaż, bo są zamówione. Także o, takie młodziki tu obrączkuję. Widać, klapie dziobem, nic mu nie jest, zdrowo się trzyma. To obrączkujemy dalej. O, tu wam pokażę, nie będę wszystkich po kolei pokazywał, jak obrączkuję. Tu wam pokażę młodzika, jaki kolor dostał. Chwisto rudy. Fajny gołąbek. No, na razie 5 zaobrączkowanych, kolejne numery muszą czekać, także przy okazji też przeglądam upierzenie moich gołąbków, upierzenie w sensie, czy mają jakieś pasożyty, no, czy są czyste po prostu. Także widać, mimo że na białych to najszybciej widać, jakby były jakieś pasożyty, to zaraz byłoby widać, także tak to u mnie wygląda. Właśnie zaobrączkowałem moje młodziaki po szaleńcu i grydce. Chcę wam tu tylko pokazać, po pupach widać, w jakiej są zdrowotnej kondycji. Tak powinny wyglądać
kupy młodych. Także młodziki, fajnie sobie zdrowo rosną. Mam nadzieję, że będą to dwie samiczki, bo wtedy będą jak najbardziej wykorzystane w mojej hodowli. Tak wyglądają. Elegancko. Także tylko się cieszyć. Szkoda, że tak mało tych młodych. Pokażę wam tu karmienie z zewnątrz moich gołąbków. I nie zawsze wszystko jest ok. Trochę mi te karmniki z zewnątrz zalewa. Jak na po prostu jak jest deszcz, to tu z wolierek gromadzi się woda i do tych karmników zewnętrznych, tak jak mówię, ja pokazuję wszystko, co się dzieje w hodowli. Karmniki są fajnym rozwiązaniem, ułatwiają mi bardzo życie. Właściwie raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu chodzę tylko do tego gołębnika. Wiem, że mam wodę nalaną, więc po prostu dla kontroli, czy jest jeszcze woda. A to też gołąbki mniej więcej pokazują. Teraz się nie muszę bać o brak wody, bo sama się nalała i tak to tu wygląda. Niestety o tu z góry pada. Tu jest akurat bardziej sucho, nie wiem od czego to zależy. Tu akurat się woda nie zgromadziła, ale tam widzę, woda się zgromadziła. Więc na pewno wodę i karmę mają, no ale nie do końca o to chodziło. No głodne nie będą, myślę, że zdrowe też będą, więc ale no taki no nie jest to takie trochę wyszło. W sumie nie wiem, jak temu zaradzić, musiałbym tu chyba jakiś daszek zrobić czy coś, żeby mi tu nie padało do tego, ale tak to na razie wygląda. Idziemy tu na następny przedzialik. O, zobaczcie, woda stoi. No właśnie, woda stoi chyba tam, gdzie granulat podaje. To chyba ten granulat po prostu popadało, zamok i zatorował, uszczelnił karmniki i się zrobił z wodą. Tak jak mówię, ja tu nic nie mam do ukrycia. Wszystko pokazuje to, jak się w mojej hodowli odbywa. Porażki, plusy, minusy. Super karmienie zewnętrzne, ale ma taki mankament wystąpił, nieprzewidziany przez nikogo. No, jak jest sucho, wszystko się będzie spisywało bez zarzutu. Jak są deszcze, to niestety jest tutaj jest tutaj woda. O, tak tutaj te gołąbki jedzą. Idziemy do następnego przedziału. Zobaczymy, czy w tym następnym przedziale gołąbki już tam czekają. O, jak chodzą. O kurde, faktycznie ten też napadało, ten gryt. O, trudno. Właśnie daję im karmę bez granulatu, bo jak jest wilgotno, to ten granulat tutaj się problem z podaniem właśnie. O, jedzą. Także no zgnosi to, jak widać, gołąbki są nauczone karmienia w tych karmnikach na te 12 sztuk, które w każdym przedziale przebywa, no to mają elegancko, pierwsza klasa, sobie mogą podejść, zjeść. Ale no trochę zacieka, tu widocznie mniej, tam bardziej. Możemy sobie popatrzeć, jak tu wcinają. Także w takich warunkach, jak pada deszcz, to jest pewnego rodzaju mały problem z tym.
pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854, do usłyszenia, dobry lot. No, niech jedzą, idę dalej pracować.